Kowalczyk i Andrzej Kocjan. W domu Ziobry ABW znalazła teczkę w sprawie śmierci jego ojca. W Skawinie śmierdzi, mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie zakładów. Za dwie minuty gość Radia Z, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 18. Prokuratorzy zakończyli przeszukanie domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zabezpieczyli szereg dokumentów, które będą analizowane. Wśród nich oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego w sprawie śmierci jego ojca. Samo przeszukanie ma związek z aferą z pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty usłyszało dotąd 7 osób, w tym urzędnicy resortu i ksiądz. Anna Józefowicz, nasza reporterka z nami. Czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze? Najpierw analiza dokumentów i jak będą podstawy, to kolejne kroki, czyli wniosek o uchylenie immunitetu i przedstawienie zarzutów, kwituje krótko rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ujawnia, że przy okazji tego przeszukania znaleziono u Ziobry oryginały akt sprawy, których nie powinno tam być, bo powinny leżeć w archiwum prokuratury. Archiwalne, takie, które sprawy, która już została zakończona, dotyczących postępowania w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Standardem powinno być także sąd prokuraturze. Postępowanie dotyczące okoliczności śmierci ojca lidera suwerennej Polski toczy się od 17 lat. Zdaniem rodziny Ziobry 4 krakowskich lekarzy popełniło istotne błędy podczas leczenia. Po latach procesów w kraju w marcu zeszłego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie znalazł podstaw, by ponownie zająć się tą sprawą. Śledczy przeszukali też wczoraj dom byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a dzisiaj jego pokój w hotelu sejmowym. Poseł suwerennej Polski zapowiada zażalenie na działanie służb i prokuratury. Prowadzący czynności przedstawili mi to postanowienie, w którym nie jest wskazany hotel sejmowy. Są wskazane inne nieruchomości, a nie ten hotel sejmowy. W związku z tym przekazałem informację, że jest to działanie absolutnie nielegalne, bandyckie i mające wyłącznie podtekst polityczny. Jak mówi Michał Woś, podczas przeszukań służby zabezpieczyły 2 laptopy. Mieszkańcy Skawiny w Małopolsce zaniepokojeni planami rozbudowy fabryki francuskiego koncernu Valeo. Od lat zmagają się z odorem wydobywającym się z zakładu podczas produkcji chłodnic i wycieraczek samochodowych. Teraz okazuje się, że firma dostała od starosty pozwolenie na rozbudowę. Martwi oczywiście dzieciaki co chwilę są chore. Za każdym razem jak się przyjeżdża do Biedronki, to śmierdzi taką właśnie gumą, plastikiem. Zapach spalonego sprzęgła, zapach palonej gumy, zapach topionego plastiku. Taki smród, że idzie się udusić. Zakład musi prosperować, bo tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo pracowników zatrudnionych i oni by automatycznie stracili też pracę, więc też pod tym względem trzeba myśleć. Więc jest i minus, jest i plus. Burmistrz Skawiny zaskarżył decyzję starosty do wojewody. W Radiu Z czas na najważniejszą rozmowę popołudnia. Czekamy na Wasze pytania na Facebooku i YouTubie. Beata Lubecka i jej gość. A sami w studiu. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, startujący z poparciem Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowoczesnej i Forum Mniejszości Podlasia. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Widzi pan, jaką ma pan ładną dekorację? Wspaniale, tutaj tak, no. Tak naprawdę studio telewizyjne. No, ale tak, no, to są właśnie elementy pańskiego miasta. Białegostoku, tak. Kocham Białystok. Prezydent tego miasta od 2006 roku. Rywali jest 4, sami panowie. Będzie druga tura, czy jednak się wszystko rozstrzygnie w pierwszej? No, 5 lat temu była to pierwsza tura. Marzy pan o tym, żeby się powtórzyła historia? Tak, dlatego, że to jest najpiękniejsze 2 tygodnie życia, wtedy, kiedy nie trzeba walczyć w drugiej turze, bo ja startując 4-krotnie, 2 razy miałem pierwszą turę i 2 razy drugą turę i różnica jest zasadnicza. Krótki test na początek, dobrze? Trudno. Na temat miasta. Od kiedy Białystok jest miastem? No, Białystok miastem jest od 1749 roku. To jest, wtedy otrzymał prawa miejskie na prawach magdeburskich, ale wcześniej jeszcze na prawach polskich od 1693 roku. Ale tak naprawdę liczy się to 1749. Zgadza się, tak przynajmniej przeczytałam w archiwum państwa w Białymstoku na stronach. Najwyższy budynek w Białymstoku? Oj, najwyższy budynek w Białymstoku to jest budynek Urzędu Miejskiego. Na pewno? Który mam. No tak, no jeden z wyższych. A Maczuga? Jeden z wyższych. Nie, no nie wiem, czy Maczuga. No wieżowiec przy ulicy Żelaznej 36. Tak, ale 18 kondygnacji i 55 metrów wysokości. Nasz jest bardzo podobny, tak. To magistrat jest wyższy niż 55? Podobnie, no, że troszeczkę niższy, ale za to stoi na górce, więc wygląda na bardzo wysoki. Wyższy. Który będziemy się różnić. Wyższy niż Maczuga, tak. Dobrze. A ile kosztuje normalny bilet w komunikacji miejskiej? No, taki jednorazowy? W tej chwili bilety podrożały i kosztują, to zależności.
jakości. To znaczy tak, papierowy kosztuje 5 zł, a elektroniczny mniej trochę. Elektroniczny kosztuje 4. Ale wie pan, to 5 zł to jest dużo. Ale, no ale właśnie dlatego jest zniżka na ten elektroniczny, bo biletów papierowych sprzedajemy około 20%. Czyli resztę ludzi, białostoczanie kupują już w sieci, tak? Tak, zdecydowanie w sieci, jako portmonetki oraz miesięczne. No jeden z pana rywali obiecuje darmową komunikację miejską, a pan nie. Dlaczego? No, dlatego, że ja wiem, ile to kosztuje. I tak do komunikacji... A to co, nie da się w takim razie? I tak do komunikacji miejskiej dokładamy, no w tych najgorszych latach dokładaliśmy 100 milionów złotych. To jest bardzo dużo. W tej chwili troszeczkę mniej, bo potoki pasażerskie. Myśmy przewozili w najlepszych latach 102 miliony pasażerów. W tej chwili to 64 miliony pasażerów rocznie. W związku z tym... Reszta się przesiadła do swojego transportu. Pandemia spowodowała, że te potoki bardzo spadły. Wtedy w autobusach było ograniczenie liczby osób i ludzie się troszeczkę odzwyczaili. Tak. Do własnego transportu. To też jest troszeczkę taki efekt, że po Białymstoku się ciągle dobrze jeździ. Te korki są sporadyczne. W godzinach szczytu oczywiście zdarzają się, nie powiem, że nigdy nie było, ale to są raczej spowolnienie ruchu, 2-3 taktowania na światłach. No, czy tym, że będą teraz darmowe przejazdy autobusami białostockiej komunikacji miejskiej za darmo w wybory samorządowe, rozumiem? Taka mała kiełbasa wyborcza, rozumiem, żeby tak zwiększyć frekwencję, tak? Myślę, i żeby może wygrać w pierwszej turze. Na pewno jest to profrekwencyjne. Tak samo było 15 października oraz tak samo jest każdego 1 listopada. A dlaczego startuje pan po raz kolejny? Nie chciałby się pan już tam po prostu cieszyć się życiem? To jest ciekawe pytanie. W sumie mógłby pan już przejść na emeryturę. Zgodnie z wiekiem, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak naprawdę urodziłem się 7 kwietnia, chociaż mam zapisane 10. Mam zapisane 10 i to będzie 66 lat. Bo to był drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, zanim tata się udał do urzędu. Też minęły chyba 2 dni czy 3 dni. No i w związku z tym jakby obchodzę urodziny od 7 do 10. Nikt się nie spóźni przynajmniej. Tak, dlaczego? Wracając do pytania. To jest dobre pytanie, dlatego że myślałem oczywiście, że nie będę już startował, ale właściwie wszyscy, którzy oprócz oczywiście moich przeciwników politycznych, no wspomnę też tutaj moją żonę, która nas słucha, że zawsze była bardzo sceptycznie nastawiona do moich startów. W tej chwili stwierdziła, że trzeba startować, bo nie można oddać miasta PiS-owi. A to znaczy, że gdyby pani startował, to no, wygrałby kandydat Prawa i Sprawiedliwości? No, miałby zdecydowanie większe szanse, bo wystartowałby ktoś z większym kalibrem. Wiem, że marszałek Kosicki nosił się z zamiarem startu. Nawet ze mną o tym rozmawiał, prawdę mówiąc, i stwierdził, że jeżeli pan będzie startował, bo my jesteśmy na pan, no to ja nie będę. No, ale pytanie słuchacza, czy nie uważa pan, że bycie prezydentem Białegostoku po 18 latach to już jest jednak wystarczająco długi okres i przydałoby się dać innym ludziom realizować ich postulaty, a sobie poszukać innej pracy? Bardzo, bardzo długi. Ja mam inną pracę. Ja nie szukam innej pracy. Właśnie wczoraj minęło 28 lat, jak obroniłem doktorat. Za kilka dni będzie 17, jak obroniłem habilitację. Jestem profesorem uniwersytetu. Mam inną pracę, ale to właśnie chodzi, że to nie jest praca, to jest służba. Służba na rzecz mieszkańców i nasza, tak, dokładnie. No nie, no, ale to dokładnie. Zarabia tak na tym. No. Ale to nic, ale na służbie też się zarabia. A ile zarabia prezydent Białegostoku? To zależy, w ile się podatków odprowadza, jak jest wyższa stawka podatkowa. No ale wkłada brutto? Około brutto, mniej więcej około 20 tysięcy, niecałe. No to przyzwoita pensja, pensja. Na rękę to około 12. No to bardzo przyzwoita pensja. No, ale ja nie narzekam na wysokość pensji. Tak naprawdę na nic nie narzekam, bo nie przyzwyczaiłem się do narzekania. Ja całe życie ciężko pracowałem, w związku z tym jestem przyzwyczajony do ciężkiej pracy, tylko tu jest to brzemię odpowiedzialności. A jeszcze kończąc ten wątek, dlaczego startuję, dlatego że jak wskazywaliśmy w takich rozmowach wewnętrznych, no innych potencjalnych kandydatów na prezydenta, to przyjaźni ludzie z naszego środowiska mówią, nie, ten nie ma szans, ten nie ma szans, ten nie ma szans. No ja uwierzyłem w to, że tamci nie mają szans, no i zdecydowałem się jeszcze raz, chociaż to tak prawdę mówiąc prezydent Majchrowski, który teraz kończy karierę, ma 22 lata służby. Jeżeli chodzi o prezydenta Gliwic, Frankiewicza, po 26 latach zakończył pracę. Długodystansowcy, maratończycy, 26 lat już jest w służbie prezydent Szczurek, prezydent Gdyni. Także to nie jest rekord.
No i jest kolejne pytanie od słuchacza. Jak to się stało, że po latach próśb o linie nocne tłumaczył pan, że nie ma na to szansy, bo nie ma pieniędzy, a przed wyborami pojawiła się nagle zapowiedź uruchomienia nowych linii, ale bo ja jest program pilotażowy. Ja no i tak. Ciekawi mnie, dlaczego pan zmienił zdanie? Tylko proszę o szczerą odpowiedź, a nie tutaj pana, że nie obajdurzenie. Nie, to powodów jest jakby, nie jeden powód jest. No po pierwsze, że się... To ludzie, nie jest kiełbasa wyborcza, po pierwsze, jednak? Ludzie się dopominali. Nie, kiełbasa wyborcza by była, gdybym uruchomił teraz w kampanii wyborczej. No ale, że nie, ale nie jest zapowiedź pilotażu, no. A dlatego, że kupiliśmy nowe, mniejsze autobusy, które będą mniej kosztowały. Właśnie i przy okazji prezentacji tych autobusów powiedziałem, że one będą jeździły na liniach nocnych, aby właśnie zmniejszyć koszt tej obsługi, bo to jest 6 nowych linii. No, ale wcześniej pan jednak były takie odpowiedzi były, ze strony magistratu, że 3 linie, no to jednak były, nie obejmą całego obszaru Białegostoku. 6 linii, już kiedyś tak było. One zostały, no, po prostu włożono powietrze i dlatego żeśmy do tego odeszli. Poza tym przyszła pandemia, przyszły trudniejsze czasy finansowo. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy przez ostatnie 4 lata stracili netto 400 milionów złotych. 400 milionów złotych z racji ubytków podatkowych. A przecież budżet to tak, dobra, jak budżet to domowy. Ten pilotaż ile będzie trwał? Pilotaż będzie trwał na pewno całe lato, na pewno do końca września, ale jeżeli będą potoki pasażerskie, jeżeli będą ludzie korzystali, to będzie komunikacja dalej. Tym bardziej, że mamy kiełbasa wyborcza. Tutaj muszę postawić pauzę, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Od teraz już jesteśmy bardzo tylko w internecie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, tak jak do tej pory, więc proszę zostać z nami. Prezydent Białegostoku też z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Z przyjemnością zostaje. To jest gość Radia Z. No i przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj w studiu Radia Z, prezydent Białegostoku. Wieloletni zresztą, od 18 lat. Prawda, że pan teraz wraca z Niemiec? Tak, byłem na... I dlatego pan zahaczył o Warszawę. Byłem na konferencji takiej samorządowej. Jestem w tej chwili, no od właściwie kilkunastu lat członkiem albo zastępcą członka Komitetu Regionów i od czasu do czasu mamy spotkania w różnych miejscach Europy. I tym razem było to Chemnitz za Dreznem. No to jest takie dopowiedzenie ze strony jednego ze słuchaczy. Jak rozumiem, chyba jednak jest to mieszkaniec Białegostoku. No człowiek nie mógł normalnie wrócić w nocy autobusem, tylko zmuszony był zamawiać taksi. No ach. Tak. Tutaj jest kolejne mocne pytanie w tej materii. Proszę. Kto łgał? 30 sierpnia ubiegłego roku budżet miasta był opłakany, nie było pieniędzy, tak, potrzeby uruchomić komunikację nocną, a po 15 października już jest kasa, prawda. Jest potrzeba, jak twierdzi pana zastępca Zbigniew Nikitorowicz. To w jaki sposób 2,5 miesiąca poprawiliście budżet? Tamten budżet, o którym mówi słuchacz, to był budżet przetrwania. A ten budżet jest budżetem nadziei. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 8 lat poprzednich rządów miałem jedno spotkanie z członkiem rządu, wiceministrem Chorałą, jedno, a z ministrem Domańskim już podczas tych 100 dni spotkałem się 3-krotnie. Teraz ministrem finansów. Tak, ministrem finansów. A w następnym tygodniu zapowiedział, że będzie w Białymstoku. To będzie moje czwarte spotkanie z jednym ministrem. Miałem jeszcze kilka innych rozmów i one po prostu napawają nadzieję na to. Minister Domański mówi, sytuacja finansowa samorządów jest zła, musimy ją poprawić. Poprzednicy mówili, jest świetnie, co wy tam narzekacie, przecież wasze dochody rosną. Dochody rosły. Poza jednym rokiem, bo między 2022 a 2023 akurat w Białymstoku spadły. Ale rosły koszty. Co z tego, że ja bym powiedział, pani będzie zarabiała 5 tysięcy, jak pani koszty wzrosną do 7 tysięcy i będzie pani miała... No bilans będzie ujemny. No to właśnie o to chodzi. Chodzi o ten bilans. A to była po prostu propaganda. W tej chwili tej propagandy, mam nadzieję, nie będzie. Jest przygotowany system zmiany dotyczący finansowania samorządów publicznych oparty na dochodach mieszkańców, nie na podatkach, a na dochodach, bo w tej chwili był oparty na picie, czyli na podatkach. Jeżeli rząd majstrował przy picie, mieszkańcy płacili mniej PIT-u, co było całkiem dobre, ale połowa z tego była z naszych i nie mieli zamiaru tego nam w jakiś sposób systemowo zrekompensować. Teraz będzie to oparte na dochodach. Nieważne, ile płacimy podatku, ale ważne, jakie mamy dochody. Jeżeli będzie dochody rosły, nasze dochody też będą rosły.
to od następnego roku, ale w tym roku jeszcze dopominały się tak zwanej kroplówki. Taka była rozmowa niedawno, mieliśmy spotkanie w Unii Metropolii Polskiej z ministrem finansów i on to potwierdził. Oczywiście ta kasa nie jest tam bardzo przepełniona, że tak powiem. No, minister finansów, pierwsze co mi pokazał w swoim gabinecie, to takie biurko, że mu się tam trochę rozpada, no ale to nie wiem, czy to pozór, czy to chodzi, bo to akurat nie jest to może element, na którym należałoby oszczędzać specjalnie na biurku, no ale jest to taki symbol tego, co zostawiła poprzednia władza. Ujął pan wcześniej, że jedną z motywacji było to, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie przejęło tego miasta, żeby prezydentem nie został Gmin Sprawa. Tak. Czemu pan tak nie lubi tego PiS-u? Jakiś czas temu na Twitterze pan napisał tak, PiS-owców nie mylić z Polakami. Dlaczego pan tak napisał? Nie, to akurat było tak troszkę w kontekście pewnej wypowiedzi. I... Ale odmawia pan Prawa i Sprawiedliwości polskości? Nie mylić to nie znaczy, że nie są. To jest zupełnie co innego. To trzeba troszeczkę głębiej się wczytywać. Niektórzy stwierdzają, że odmawiam, absolutnie nie. Zresztą następnego dnia tam to wyjaśniałem troszeczkę szerzej. Dlaczego nie lubię? Dlatego, że jak mieli większość w Radzie Miasta od 2014 roku, to wszystko robili, żeby mi zaszkodzić. Nawet obniżyli mi pensję, która była wtedy nie taka jak teraz, tylko dużo mniejsza, bo była 12 brutto, a miałem 8 netto, obniżyli do 5,5, o 30%. Nie było to jakieś... Jeżeli moi prezesi zarabiali 2-3 razy więcej spółek, a odpowiedzialność jest wiadomo jaka, spółki, a prezydenta za wszystko, no to była po prostu zwykła bezczelność. Przeszkadzali we wszystkim. Ten rząd, powiem pani przykład, chcieliśmy wybudować halę widowiskowo-sportową, państwu też widowiskowo-sportową i mieliśmy już pozwolenie na budowę, ale instytucja państwowa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ustanowił strefy ochronne dla budki meteorologicznej, 300 metrów, których wcześniej nie było. W związku z tym wojewoda ówczesny, PiS-owski, uchylił nam pozwolenie na budowę i do dzisiaj tego pozwolenia nie mamy. Teraz zmienił się rząd. Pojechałem do i napisałem pismo oczywiście i pojechałem na spotkanie z nowym dyrektorem. Dyrektor w ciągu tygodnia uchylił te strefy. Na koniec kwietnia czy będziemy prawdopodobnie mieli już pozwolenie na budowę, będziemy mogli halę wybudować. Czyli blokada. Tak samo blokada była z lotniskiem. Lasy Państwowe, które miały obowiązek usuwania przeszkód lotniczych, blokowały to i wręcz przeszkadzały. Wody Polskie. To była katastrofa. Komunikacja, o której mówiliśmy. To też był jeden z powodów, że ciężko było wprowadzić te zmiany. Dlatego, że rząd dopłaca do komunikacji gminom ościennym. I bardzo dobrze, 50%. Ale nie mogą korzystać z naszego transportu. Bo do naszego już nie dopłaca. W związku z tym rodzą się konflikty. I takich przykładów było cała masa. No to za co ja mam ich lubić? A czy Białystok powinien mieć lotnisko? Tak, powinien mieć, ale niewielkie. Niewielkie lokale, mamy mieszkańcy, o to dopominają. Tak. No, pamiętam, że jedna z rozgłośni w tamtym roku zrobiła taką sondę, co prawda tylko internetową, ale jednak już z tej sondy wynikało, że największą bolączką dla Białostoczan jest to, że nie ma lotniska. No w końcu blisko 300 tysięcy obywateli, mieszkańców, a nie ma lotniska. Tylko, że przykłady lotnisk w mniejszych ośrodkach, takich małych lotnisk, wskazują, że one nie są rentowne. Tak, ale to są lotniska regionalne. Nasze nie byłoby lotniskiem regionalnym, byłoby lotniskiem lokalnym. Tam nie byłoby lotów, tak jak w lotniskach, na lotniskach regionalnych, powiedzmy, że kilkadziesiąt czy kilkanaście dziennie. Moim celem byłoby 2-3 starty, 2-3 lądowania. Dziennie? Tak, Warszawa na przykład i jeszcze jakiś port inny. Ale rozmawiamy na razie, rozumiem, że to jest tylko absolutnie czysto hipotetyczna sytuacja, bo nic się nie wydarzy. No tak nie do końca, dlatego że mamy już podpisany list intencyjny z portami lotniczymi. W sprawie Białystoku Krewlanych, tak? Tak, a niedawno spotkałem się z całym zarządem i mam, że tak powiem, taką pisemną deklarację, że będziemy współdziałać w tym. Także jest nadzieja. Jeszcze jest kwestia włączenia w to marszałka województwa, bo on się obudził przed wyborami 15 października i wtedy ten list intencyjny
koalicyjny zainicjował z poprzednim prezesem. Ja później do niego dołączyłem, ale dopiero po miesiącu. Nie przed wyborami, tylko już po wyborach. Ja dołączyłem 21 listopada, zostałem zaproszony. No dobrze, ale skąd pieniądze? Bo tam nie ma terminala na przykład. Tak, tak. To nie są, pasażerskiego. To nie są jakieś wielkie pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, że mamy budżet na poziomie 2,5 miliarda złotych. Taki terminal by kosztował, no nie wiem, 50-60 milionów. Nie jest też takie wysokie zadłużenie nasze. Ale czy pan może złożyć taką obietnicę, że pan generalnie będzie to lotnisko, czy nie będzie? Wszystko zrobię, żeby było, ale pod warunkiem współdziałania trzech aktorów. Polskich portów lotniczych, Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Białystok. Wtedy to lotnisko powstanie przy jednym aktorze, tylko takim jak miasto, czyli gminie tak naprawdę. Jest to zadanie bardzo trudne. Smog, to też jest problem Białegostoku. Zimą oczywiście na osiedlach domków jednorodzinnych. Zwłaszcza tak, tam. Tak, na osiedlach domków jednorodzinnych, tak dokładnie. A czy Białystok... Proszę zwrócić uwagę, że na przykład ludzie palą węglem, tylko złej jakości. Bo tak, mamy drony, które badają jakość powietrza, Straż Miejska. A czujniki? Smogobus. Czujniki... Łódź 20. Tam radni chyba Polski 2050 wnosili o to, żeby zwiększyć liczbę tych czujników. No tak, co? Tak. Jeżeli ja miałbym większą liczbę termometrów w domu, to nie byłbym zdrowszy. To jest tylko kwestia mierzenia. Natomiast my wiemy, gdzie jest smog, bo i ludzie mówią o tym. To jest kwestia... To jest tak naprawdę leczenie objawów, a nie przyczyn. My chcemy likwidować przyczyny, a więc przede wszystkim te kopciuchy. Ale czytam w lokalnej prasie, że właśnie ich wymiana idzie kiepsko. No wymiana... Idzie dosyć wolno, ale idzie. No. Ale idzie. A dlaczego to tak wolno idzie? A z wielu powodów. No, nie było zbyt dużo pieniędzy na dopłaty. Myśmy mieli tam na 300 raptem, prawda? A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że bardzo mocno wzrosły ceny gazu, ceny prądu. W związku z tym to... Jak tarcze osłonowe zostały zlikwidowane. Ale ludzie czuli się troszeczkę oszukani. Ci, którzy zmienili, że mają nagle drożej. Poprzedni rząd też dopłacał więcej do węgla niż do innych źródeł. To była paranoja. Dlatego też jakby zniechęcano ludzi do wymiany ze względów ekonomicznych. No bo czytam też w lokalnej prasie, że białostoczanie mogą dostać nawet 10 tysięcy złotych na wymianę ogrzewania oraz instalacji. Jest kilka możliwości. Ale 10 tysięcy to nie jest jakiś szał. Sporo, nie. To nie jest na całość inwestycji. To jest na 1/4? Nie. Połowę? Ja myślę, że to jest więcej niż na połowę, w zależności od jakości, prawda, tego kotła i od wielkości domu. Ale myślę, że to pokryje więcej niż 50% tych kosztów. Tylko, że problem polega na tym, że tych pieniędzy nie było za dużo. Teraz w tej chwili, jak zostały odblokowane środki i znowu z KPO i unijne, ja uważam, że możemy sobie z tym poradzić. Jeszcze jeden problem. Nasz Urząd Marszałkowski i przez ostatnie lata nie podjął uchwały antysmogowej. Tak jak Kraków podjął, inne miasta podjęły. U nas tego nie zrobiono. W związku z tym nie ma takiej systemowej zachęty do tego, żeby to zmieniać. To znowu musi być współdziałanie. No to Sylwester pyta. Czy jeśli po raz kolejny zostanie pan prezydentem, tak, to czy zostanie wprowadzona strefa czystego transportu? Ale proszę konkretną odpowiedź. Tak albo nie? Tak. Ja bym pana Sylwestra zapytał, jeżeli ma żonę, czy przestał bić swoją żonę. Proszę odpowiedzieć tak czy nie. No, powiedziałabym, że proszę, użył pan takiego nie, proszę, ale proszę odpowiedzieć tak czy nie na pytanie. No, czy tak? Przestał? No, czy nie? Użył bardzo mocnego powstania. Nie, ale to, bo nie, tak się nie, mówi. Nie da się na niektóre pytania odpowiedzieć tak czy nie, bo to jest taka pułapka. Nie, czy przestanie pan bić żonę? Tak, to jest jedyna możliwość. Jak to tak? To znaczy, że bił. No jeśli. Nie. No właśnie o to chodzi. To jest pytanie pułapka. To nikt nikomu nie sugeruje. Tak jak i tutaj. Nie, prowadzamy na razie WUNERW na jednej ulicy. Czyli to jest taka strefa uspokojonego na Świętego Rocha i to będzie ewentualnie robione krok po kroku. Ja myślę, że jeżeli mieszkańcy przyjmą, spodoba im się to rozwiązanie, to będziemy szukać innego miejsca, w którym będziemy robić taką strefę. Ale nie będzie to jakoś taką... Może referendum trzeba zrobić? Nie, referendum. Nie? Nie. No bo to jest kolejny przykład, że podobno teraz unikacie tego tematu, bo nie wywoływać kontrowersji, jednak po wyborach ruszy wprowadzenie stref w całej Polsce.
To być... Tam, gdzie będzie wygrywać Platforma Obywatelska. Pan nie członki Platformy Obywatelskiej, ale wspomaga... Ja też jeszcze wychodzę z takiego wniosku, że jednak Białystok to jest 10. miasto w Polsce. Jest to kwestia pewnych innowacji, tak zwanej dyfuzji innowacji. To jest takie naukowe podejście i one rozchodzą się, te innowacje wraz z wielkością ośrodków centralnych. Czyli my, do nas te innowacje dochodzą troszeczkę później, ale to też nie jest źle, dlatego że jak kupiliśmy w tym roku pierwsze autobusy elektryczne, to one już mają zasięg 350 kilometrów, czyli cały dzień mogą jeździć. A żebyśmy kupili to 5 lat temu, to one miałyby zasięg połowę. W związku z tym byłyby tak naprawdę mało użyteczne. Dlatego trzeba wprowadzać sprawdzone rozwiązania. I jeszcze jedno. No rzeczywiście trzeba słuchać trochę, co ludzie mówią. Na razie nasi mieszkańcy po prostu, no jeżeli mówi się gdzieś o zamknięciu jakiejś ulicy, to albo nawet zamknięciu tylko, czy też zlikwidowaniu parkingów, jest opór totalny. Likwidujemy swoją działalność, co pan robi, chce pan nas zabić. To jest bardzo trudne, dlatego wprowadzamy tam na przykład tę strefę na Świętego Rocha, która nie będzie burzyła jakby działalności gospodarczej. To trzeba wyważyć. Dlatego nie można odpowiedzieć na pytanie tak czy nie. A czy udało się dokończyć budowę miejskiej toalety? Jaka wyszła suma? Najsłynniejsza toaleta przy ulicy Legionowej miała kosztować, uwaga, 430 tysięcy złotych. No tak. No i co z tego? No i tyle kosztowała? No tak. No, ale ma powierzchnię kilka metrów kwadratowych. No ale to co z tego? Ale taka jest cena po przetargu. No taka jest cena po prostu rynkowa. Ale jeżeli ktoś chciałby wybudować taniej, to dlaczego nie wybudował, nie zgłosił się do przetargu? Ale okazało się, że kosztowna toaleta nie może zostać oddana do użytku, bo nie spełnia warunków budowlanych, norm budowlanych. Nie, została oddana już dawno. Już 8 tysięcy osób skorzystało. Jest w pięknym miejscu. Liczycie tak, bardzo, to? Bardzo, tak, a dlatego, dlatego były tam problemy, bo one jest strefy konserwatorskiej i musiało być pozwolenie na budowę, gdzie przy innych miejscach może tego pozwolenia nie być, jest na zgłoszenie i stąd te problemy, ale białostoczanie z tego bardzo mocno korzystają. Jest to i tutaj nie ma żadnego problemu co do ceny, bo cena jest rynkowa po prostu, wynikająca z tego, ile wynikało po przetargu. I to wiele rzeczy jest tańszych czy droższych, ale jeżeli ktoś narzeka, że mu za drogo, no to dlaczego... Pół miliona za kilka metrów. Nie, ale to jest, to chodzi o przyłącza. Mniej więcej połowę kosztowały przyłącza, bo trzeba było doprowadzić przecież wodę, trzeba było odprowadzić, prawda, kanalizację i tak dalej. Ale tak jak mówię, żeby to było przepłacone albo w jakiś sposób niegospodarne, to miałbym na karku takiego pana na P. A nikt się tym nie zainteresował, dlatego że było to zrobione zgodnie z prawem. No, to wszystko drogo kosztuje. No, niestety nie można powiedzieć tutaj fraszki Jana Kochanowskiego, który właśnie mówił właśnie o tych toaletach, ale to jest trochę niecenzuralne. Dlatego w czasach właśnie Jana z Czarnolasu były z tym problemy. No i zalewanie Białegostoku po opadach. To też powraca jak bumerang. I co pan chce z tym zrobić? Wszystkie miasta są zalewane. Wszystkie miasta w Polsce, nawet na świecie. Dlaczego? Dlatego, że... dobrych wpływów po prostu. Nie, pani redaktor, to jest... Ja bym chciałbym tutaj polemizować i nie chciał używać... Wszystko betonowe. Nie. To jest tak. Po pierwsze, nasze kanalizacje deszczowe są przystosowane i to we wszystkich miastach. Do odprowadzania 30 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny. I to nie ma problemu. Natomiast jeżeli spadnie deszcz nawalny, jest 50 albo 80, no to wtedy 3 godziny, te 2 godziny ta woda będzie stała i będzie spływała po prostu dłużej, ale nie opłaca się, nawet gdyby można było, powiedzmy sobie, budować na 80, to koszty takich kanalizacji, gdzie jest potrzebna raz w roku, byłyby tak ogromne, że to dopiero były pytania, dlaczego wydaliście takie ogromne pieniądze, skoro dzisiaj nie ma deszczu, prawda? A spadnie raz w roku. Nawet u nas ostatnio nie było w ubiegłym roku ani razu takiej sytuacji. Była kilka razy, kiedy było 80 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny i rzeczywiście
przejściowe problemy były, a rzeka Biała, która normalnie ma szerokość tego studia, albo nawet jeszcze węższa, wyglądała jak Amazonka. Po prostu wylała we wszystkich miejscach, no ale to było raz na kilka lat. W związku z tym trzeba oczywiście i my robimy punktowo, to znaczy tam, gdzie zalewa ludzi, piwnice, to tam poprawiamy kanalizację, również większe rury się wprowadza i już tych kilka miejsc, gdzie rzeczywiście były problemy, gdzie były podtopienia po każdym takim większym deszczu, zostało to zlikwidowane. A jeżeli chodzi o, gdzie woda dłużej stoi na ulicy, no to się oczywiście zdarza, ale jak pani by zobaczyła zdjęcia z każdego miasta w Polsce, to jest tak samo. No tak, tak, w Warszawie też to widać. No tak. Sylwester pyta, co pan zrobi, aby młodzi Polacy osiedlali się w Białymstoku, zamiast z niego uciekać do centrum albo cudowne na zachód pytanie, cudowne pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego, że właśnie jako pierwsi w Polsce prowadziliśmy mieszkanie dla absolwenta. Miałoby 93, będzie 121 mieszkań komunalnych, które właśnie zostaną przydzielone dla najlepszych absolwentów. Już właściwie zostały, czy te osoby zostały zakwalifikowane. Tam było 137 wniosków, 120 spełniało kryteria i w tym roku otrzymają klucze do M, nie można powiedzieć własnego, bo to będzie mieszkanie komunalne, ale czynsz będzie płacony komunalny, a nie czynsz wolnorynkowy. To są ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 i podejmą pracę w Białymstoku. I proszę sobie wyobrazić, że mamy podania i z Wrocławia, i z Krakowa, i z innych miast, czyli nie tylko nie uciekają, ale jeszcze będą przyjeżdżać. Dlaczego nie, kolejne pytanie jest od słuchacza. Dlaczego nie uczestniczył pan w ostatnich debatach kandydatów? Debat było kilka i akurat pan prezydent Truskolaski na nich nie był. No zachowuje się pan jak Rafał Trzaskowski, który wie, że wygra tylko dlatego, że jest z PO. Nie, no to pytanie z tezą. Ale dlaczego pan się nie zabrał na debaty? Dlatego, że na przykład byłem w Warszawie wtedy i miałem bardzo ważne spotkanie. Ja tylko jednej radiowej tej słyszałem. Natomiast ja przyjąłem swoją strategię kampanii. To jest moja strategia, a ci kandydaci, którzy są zupełnie nieznani, tak naprawdę, bo ja niektórych jeszcze nie widziałem na oczy. Kogo pan nie widział na oczy? No tam na żywo tego pana z lewicy nie widziałem, czy też tego który pana. Który też jest w OPZZ chyba, tak? Tak, tak. Nie wiem, jak się nazywa, ale nie. Który właśnie chciałby obiecuje darmową komunikację. No tak, miejską. No to obiecywać to każdy może, tylko trzeba wiedzieć, czego. Rozdawanie. Pana to nie są partnerzy granie dyskusji. Nie. Ja przyjąłem strategię kampanii wyborczej. I jeżeli moi kandydaci mają inną strategię, to ja nie będę im w tym pomagał. Po prostu. To jest moja strategia. A dlatego... Ale z panem Gresiem spotkałem się, tym z panem Konfederacji. No razem żeśmy tam rozdawali cukierki chyba. On jakieś cukierki tam przy dużym zgromadzeniu. Chcieliście się osłodzić. Tak. Ja wziąłem jego krówkę, on wziął moją i on mówi, a ja mówię, proszę pana, jeżeli będzie druga tura, w drugiej turze mogę codziennie debatować. I to państwu obiecuję. A coś jeszcze dla młodych, oprócz tego, że są to mieszkania komunalne w liczbie 121? Tak, no oczywiście. Na przykład Park Naukowo-Technologiczny, który jest oddany i tam jest kilkadziesiąt firm, tak zwanych startupów. Tam ludzie młodzi, bardzo zdolni, zostają, zakładają firmy, później te firmy się inkubują i przechodzą na rynek. Właściwie tych działań, no, związanych z ludźmi młodymi, oczywiście jest też Rada Młodzieżowa, która też swoje postulaty zgłasza i w miarę możliwości realizujemy. Poza tym u nas jest jeszcze 1000, no oczywiście może nie wszystkie tak działają, ale zarejestrowanych jest 1400 NGO-sów i tam też działają ludzie młodzi i my ich wspieramy. No to są grube miliony, gdzie dajemy na różnego rodzaju działania. Właściwie jak spotykam się z ludźmi młodymi, to oni pytają oczywiście, co jest dla młodych, tak? Ale mamy też świetną ofertę edukacyjną, zarówno w szkołach średnich, jak i w szkołach wyższych, bo nasze te trzy wiodące uczelnie są naprawdę wiodące w skali krajowej
Mamy 24 tysiące studentów i to jest oferta nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców z gmin, czy też miast powiatowych, ościennych. Mniej więcej z promieniu 100 kilometrów Białystok ściąga również do wyższych uczelni. Także i oczywiście jest to miasto najlepsze do życia, to znaczy nie wiem, czy pani słyszała o badaniach Unii Europejskiej. 82 miasta zostały przebadane przez Komisję Europejską i Białystok w kategorii ludzi zadowolonych z przyrostu poziomu życia w ostatnich 5 latach zajął pierwsze miejsce wśród 82 miast. 62%. I pan to sobie przepisuje? 62%. Ja mówię, jak się żyje w Białymstoku. Nie przepisuję tego nikomu. No ale 18 ostatnich lat, ale wie pani, jakby było odwrotnie, ludzie byliby niezadowoleni, to byłaby moja wina. To per analogia. Ale proszę sobie, dopowiedzieć. Ojców sukcesów to jest zawsze wielu, tak. Natomiast no... Ojców jest zawsze tak, dużo. Porażka zawsze jest sierotą. Zawsze. A jak pan skomentuje wykorzystywanie publicznych pieniędzy do promocji swojej osoby? Pyta kolejny słuchacz. Przypadkowo przed wyborami pojawiły się takie oto banery. No właśnie. Jest to przecież oczywiste omijanie przepisów, marnowanie publicznych pieniędzy. I co na tych banerach? Jest dołączone zdjęcie, jest baner, napis miasto Białystok na 4. miejscu rankingu najbezpieczniejszych miast, najbezpieczniejszych miast w Europie. Dziękuję. Tadeusz Truskolaski, prezydent. Przepraszam bardzo, pani chyba nie widziała tego baneru, nie ma tam żadnego zdjęcia. A zdjęcia nie ma, no ale... No właśnie, ale pani powiedziała o zdjęciu. Nie. Mówiłam, że... Nie, zdjęcie zostało załączone do tego pytania. Ja zrozumiałem, że moje zdjęcie. Ale dobrze, że pan to doprecyzował, bo tak rzeczywiście moja wypowiedź może była nieprecyzyjna. Tak, nie ma tam mojego zdjęcia. Na banerze nie ma pana zdjęcia. To jest informacja, oczywiście chwalimy się. Zdjęcie tego baneru. Tak, dlatego, że mieszkańcy by się o tym po prostu nie dowiedzieli z jednej informacji prasowej. Ale to nie jest jednak obchodzenie. Przepisów? Proszę powiedzieć, proszę powiedzieć, gdzie jest tam logo wyborcze, gdzie jest tam komitet, to dopiero wtedy... No ale zakładam, że jednak w Białymstoku ludzie wiedzą, kim jest Truskolaski. I że to prezydent Białegostoku. No i bardzo dobrze informujemy o tym, jakie są badania Komisji Europejskiej. Zawsze mamy prawo informowania mieszkańców. To jest czysta informacja. Poza tym robimy również kampanię profrekwencyjną. I ona przyniosła ogromne powodzenie wtedy, kiedy przed 15 października, gdzie ludzie poszli. 15 października to była frekwencja w Białymstoku? 77%. To no, jeszcze wyższa niż... Troszeczkę wyższa niż... To dwa punkty procentowe wyższe niż w kraju, ale na przykład niższa niż w Gdańsku, gdzie było 82. Tak? No i niższa też niż... Ale jesteśmy zadowoleni z poziomu... No, chcielibyśmy, żeby teraz też była taka. Robimy też kampanię profrekwencyjną. No wszystko, co zrobi prezydent, czy gdzieś pojedzie, można to przypisywać, jeżeli ktoś jest złośliwy. Natomiast, zgodnie z prawem, wtedy jest kampania wyborcza, kiedy są znaki, kiedy jest... logotyp, kiedy jest fotka. Komitet, kiedy jest komitet i wtedy jest kampania. No, a rzeczywiście informowanie ludzi jest moim obowiązkiem. Ten ktoś, kto to zarzuca, i tak na mnie nie zagłosuje. Myśli pan, że jednak nie? Na pewno nie. No dobrze, no to w takim razie ten program na kolejne 5 lat. No tak, troszkę pani redaktor, to można by powiedzieć twórcza kontynuacja, chociaż to nie do końca. Moje hasło jest Nowoczesny Białystok w demokratycznej Polsce. A więc chcemy zrobić pewne rzeczy, których nie udało się zrobić w tamtej kadencji. Już wyjaśniłem dlaczego. Dlaczego nie ma hali? Bo zablokowała to agencja rządowa i wojewoda uchylił. Dlaczego nie ma lotniska? Bo blokowały lasy państwowe. I chcemy poprawić pewne rzeczy, których nie było, więc hala, na pewno uruchomienie transportu, komunikacji, ale lotniska, tak jak powiedziałem, małego, lokalnego. No, chcemy też zbudować, właśnie ja miałem wiele spotkań z wyborcami, właśnie pani pytał o ten, ja spotkałem się z wyborcami, a nie z kandydatami. I moi wyborcy pytali też, no, coś do pływania, że są kolejki. Jest sporo basenów w Białymstoku, ale ciągle nie ma, chcemy zbudować, już mamy takie miejsce blisko spalarni, żeby była niska cena energii cieplnej. No, akwapark to się nazywa. Poza tym oczywiście wykorzystywanie pieniędzy z unijnych mamy już tylko do Polski Wschodniej przygotowanych
projektów na 680 milionów. Głównie to oczywiście jest transport publiczny, stawianie na transport publiczny, promowanie tego transportu. No i wtedy właśnie można to powiązać, jeżeli ludzie będą częściej jeździli komunikacją miejską, to można będzie prowadzić te strefy uspokojonego ruchu, ale to musi być synergia. To musi być synergia. To nie może być na siłę. Zamykamy i stójcie i walcie głową o ścianę. Ja jestem, czyli nauczyłem tak, się... widowiskowa, rozumiem. Tak. To jest tak, to jest pierwszy punkt. Tak. Drugi to jest akwapark, trzeci? No lotnisko. Lotnisko, tak? To są te trzy takie inwestycje, trzy główne, trzy główne. I tutaj jeszcze dopowiadając... No i może strefa czystego transportu. No to WNRF już w trakcie jest. I może komunikacja nocna. To może komunikacja nocna, no ona będzie już od 1 maja jako pilotaż. No, bo trzeba zobaczyć, czy to się po prostu... Czyli to na razie gruszki na wierzbie. Czy to jest ważne? Nie wiem, czy gruszki na wierzbie. Wie pani, ale gruszki na wierzbie z punktu widzenia biologicznego są możliwe. Można zaszczepić gruszkę wierzbiami. Ale wiadomo, o co chodzi. Tak, obietnica, która nigdy się nie ziści. Nie, to nie tak. To nie tak. To w zależności od potrzeb. Jeżeli będą potrzeby, jeżeli będą ludzie jeździli, będzie komunikacja nocna. Jeżeli będzie wozić powietrze, to nas to po prostu na to nie stać. No i oczywiście, tak jak mówię, wykorzystywanie pieniędzy z Zielonego Ładu. Mam nadzieję, że do tego Zielonego Ładu trochę innego niż dla rolników. To jest inny Zielony Ład. Chodzi o przede wszystkim o czyste powietrze właśnie, żeby to... I tworzenie oczywiście parków. Mamy sporo parków, ale właśnie parków kieszonkowych. Mamy 4 parki kieszonkowe, będziemy robić następne. Żeby były takie enklawy, tam gdzie jest... Kieszonkowe, czyli małe. Tak, niewielki obszar, taki trochę zaniedbany, może stoi ławka, może nie stoi jakaś obdrapana. My robimy z tego piękny teren, gdzie mogą się dzieci pobawić, gdzie są miejsca do wypoczynku, gdzie jest dużo zieleni. I takie zapraszam do zobaczenia, do obejrzenia. Taki, to też jeden z naszych białostockich pomysłów, tak jak łąki kwietne. A jak pan wygra, to rozumiem, że jednym z zastępców będzie ktoś z Polski 2050, dlatego, że poparła pana Polska 2050, tak? Oni tam chcieli wystawić swojego kandydata, ostatecznie pewnie, się rozmyślili. I to był taki deal. Była taka rozmowa, nie przeczę. Natomiast mam nadzieję, że będziemy współpracować i pewnie tym elementem współpracy będzie zastępca, bo ma nawet teraz mam wakat na miejscu zastępcy. Jezu. I ktoś dzwoni do pana prezydenta. Niestety. No. Ale wyłączyłem i się włączyło. Już, no, ale do mnie też ktoś ostatnio zadzwonił, jak chodzi o audycję. Tak, to zdarza się. Nie, ale myślałem, że wyłączyłem, ale to myślałem nie dokładnie. Przepraszam bardzo, panie słuchacze. Nie szkodzi, no nic się nie stało, nagranie, zdarza się. No w końcu to jest radio na żywo, więc nie ma czym tutaj się przejmować. No w takim razie... Zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Oczywiście zachęcam białostoczan. Głosujcie na kogo chcecie, ale przyjdźcie i zagłosujcie. Na wybory, tak. Dokładnie to chciałem powiedzieć, tak. Zachęcam do udziału w wyborach, bo to jest akt obywatelski. Tak, głosujcie na kogo chcecie. Odnosi takie wrażenie, że jakieś takie zainteresowanie tymi wyborami samorządowymi jest takie... No bo ogasło. Nieporównywalne z tym, nieporównywalne z tym, co działo się wokół wyborów. Ale proszę zwrócić uwagę, co robił wtedy Donald Tusk, jakie miał spotkania, marsze, prawda? No to nakręciło tę atmosferę. Teraz tego nie ma. I te sprawy lokalne. Ja miałem spotkanie z mieszkańcami, no nie było aż jakichś tak tysięcy ludzi. Może było do 100 osób na każdym spotkaniu, co jest i dobre, i złe. To znaczy ja mogę to odczytywać tak. Ludzie nie mają problemów i po prostu nie przychodzą, ale przychodzili ci, którzy rzeczywiście mieli problemy i zadawali pytania. Na każde pytanie odpowiedziałem. Nie wiem, czy ci pytający byli zadowoleni, ale na każde pytanie odpowiedziałem. Dziękuję, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Bezpartyjny, ale z poparciem na Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowoczesnej i taki Forum Mniejszości Podlasia. Tak, bezpartyjny od 7 kwietnia. Z apetytem na jeszcze jedną kadencję. Dziękuję bardzo. Jak już się startuje, to trzeba się wygrać. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.